Dostałem klucz szyfrujący z Haron Exotics. Świetna robota. Został ostatni punkt. Trzeba zainstalować ci wszczep do obsługi imprintów osobowości. Wysyłam koordynaty na warsztat Reaperki. Będzie na ciebie czekać. Powiedz jej, że podobno zbiera pamiątki z czasów wojny unifikacyjnej. Będzie wiedziała, że jesteś ode mnie. Odpowiedź na wiadomość Alex, opcjonalnie. Cześć Wi, skoro już załatwiłeś temat nadajników, może wpadniesz do MOW. Nie samą pracą człowiek żyje. Mam tu otwartą butelkę, taką na specjalną okazję. Dołączasz, oczekiwanie na akcję jest najtrudniejsze. Okej. Gdzie jest szybka podróż w takim razie? Za plecami. Jak zwykle, za plecami. Tylko się pośpiesz, bo ta flaszka pewnie szybko się kończy. To skoro mamy się śpieszyć, to nie będę czytał SMS-ów. Że w 2077 nie ma SI, która czyta SMS-y. Myślę o naszej rozmowie. Nie mogłam pozbyć się wrażenia déjà vu. Obudziłeś we mnie wspomnienie, które się zatarło, a teraz mogę się nim nacieszyć. Jakie to wspomnienie? Rozmowa z przyjaciółką, szczera i prawdziwa. Mr. Hands coś jeszcze w międzyczasie pisał. Wait, bo już mam trzy wiadomości. Alex, co powiesz? Dobra. Songbird déjà vu, niestety wiem, okej. Okay. Porwanie, Lina Malina coś mi to mówi, chyba widziałem jakieś plakaty. Nie znam, nie słyszałem, oglądam tylko medytacyjne preintensji. Lowaniu, o. Wpadło mi w ręce osobliwe zlecenie. Lina Malina, lokalna celebrytka Braindance'ów. To nie tak, że ja śledzę jej karierę, po prostu lubię być poinformowany. Braindance'ów, Brainporium. Lina poszukuje najemnika, który odbije ją z rąk porywaczy. Okej. Okay. To już mamy tam dwa kontrakty chyba od niego. Nowe, do wyhaczenia. Teraz pytanie, czy ja się tepnąłem właśnie pod miejsce, gdzie zaczynam questa, czy się tepnąłem... Nie, to nie jest MOW. MOW jest dalej. Pam, 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 pam. Pewnie, że MOW jest dalej. To będzie ta klinika. I... No właśnie. A czemu nie mam zaznaczonego tego drugiego miejsca? Teraz pytanie, to było tu czy tu? Chyba tu, Long Short Stacks chyba to było. Pam, 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 tak. Okej, okay, i ona mówiła, że... Nie, Reaper Dog jest tu jest MOW. Dzięki naszej stanowczej postawie prowokacja szykowana przez NUSA nie odniosła skutku. O, jesteś. Fajnie. Właściwie to zaczęłam bez ciebie. Drink na uspokojenie nerwów. Dzięki za zaproszenie. Dobrze się spotkać. To miłe. Napisałam do ciebie, bo chciałam pogadać z kimś, kto nie jest częścią firmy. I nie chciałam, żeby to był ktoś obcy. Na moment zapomnieć o robocie i na moment nie udawać. Mam nadzieję, że to ma sens. To o czym chciałaś pogadać? To nie jest tak, że mam jakiś plan. Chyba po prostu chciałam przez chwilę być człowiekiem. Dziewczyną, która ma na imię Alex. I tyle. Wiesz co? Też to lubię. Zostawić za drzwiami etykietkę najemnika z Night City. No właśnie. Kim jesteś tak poza tym? Ha. Trudno powiedzieć. Zbyt wiele rzeczy wywróciło się w tym samym momencie. Odpowiem sobie na to pytanie dopiero za jakiś czas. No dobra, a zastanawiałeś się, kim byś był, gdyby wszystko poszło inaczej?
Rozdawałbym karty na ulicach Night City. Heywood byłoby moje. Padre miałby na ten temat coś do powiedzenia. Nie przypuszczałem, że się znacie. Ja jego znam bardzo dobrze. On mnie niekoniecznie. Zdrowie. Dobra, teraz ty. Kim byś była, gdybyś nie została agentką kontrwywiadu? Aktorką. O, wow. Tak bez zastanowienia? Tak. Zawsze chciałam być na plakatach. I uwielbiam musicale. Serio? Jestem staromodna. Ale tak, zostałabym gwiazdą braindance'u. Ha. A nie wiem, masz jakąś rolę marzeń? Norma Desmond z Bulwaru Zachodzącego Słońca. Na pewno tego nie znasz. To prawda. Nie znam. To bardzo stary film, nie przejmuj się. Lubię postacie tragiczne. A z nią mam chyba kilka punktów stycznych. Też nigdy nie wiem, kiedy trzeba już odpuścić. Zamarzenia otrzymają nas przy zdrowych zmysłach. Tak jest. Och, uwielbiam ten kawałek. Nie robisz tego za często, co? O, to prawda, rzadko tańczę. Co mnie zdradziło? A nie chodzi o tańczenie. Nieważne. Zostaniesz tą aktorką. Zobaczysz. Najpierw emerytura. Miku, nie. Do zobaczenia, Vi. No i koniec. I tyle. Mogę wam zdradzić, że gdzieś na necie trafiłem nawet na artykuł pisany, że nie da się doprowadzić do niczego z Alex, więc nawet nie kombinuję. Ponoć cały dodatek nie ma żadnego wątku romansowego, no chyba, że ktoś z was wyprowadzi mnie z błędu, to jak najbardziej zapraszam. Wyprowadzajcie mnie z błędu. Lecimy jeszcze na instalowanie chipa. Chipa. Instalujemy 30 metrów poniżej. O, to ciekawy riperek. To w ciekawym miejscu jest. No, słucham.
Ty jesteś Farida? To ja i mam zamknięte. Mam coś, co może cię zainteresować. Wątpię. Podobno zbierasz pamiątki z czasów wojny unifikacyjnej. Chodź. Siema, Farida. Wybacz oschłe powitanie. Wiesz, od kiedy spadł ten samolot, trzeba uważać bardziej niż zwykle. Co ty masz za oczy? Reed tu jest. Hey, dobrze cię widzieć. Ten to się po prostu umie zakamuflować. Nie wiedziałem, że tu będziesz, nie opuszczasz mnie na krok. Musimy pogadać. O, czekałeś na mnie? Sprawy zmieniają się dynamicznie. Musimy porozmawiać. Chodzi o Somi. Myślałem o tym wszystkim i próbowałem postawić się w jej sytuacji. Chciałem zrozumieć, co czuje i dlaczego postanowiła zdradzić. Oceniasz dziewczynę, którą znałeś kiedyś. Szukasz dziewczyny, którą jest dzisiaj. Szukam wspólnych mianowników. Ona jest w potrzasku, ale nie tu i teraz. Ona musi czuć się w potrzasku od miesięcy, albo i od lat. To zasługa Myers. Ona nie potrafi przegrywać, a Songbird i Blackwell miały jej gwarantować przewagę. Teraz Somi nie ufa nikomu. No, może trochę tobie. Songbird wie, co ją czeka. Zostanie postawiona przed sądem. Skończy w więzieniu. Wie, najważniejsze jest, żeby uratować jej życie. Myers potrzebuje jej żywej, ale przecież nie daruje jej próby zamachu. Myers może jej nie daruje. Ja... A to już inna sprawa. Co próbujesz mi wmówić, Reed? Nic. Za to chcecie do czegoś przekonać. No dobrze. To jak już odbijemy ją od Hansena, co dalej? Pojedziemy w bezpieczne miejsce i wtedy zadam jej kilka pytań. Jeżeli usłyszę takie odpowiedzi, jakich się spodziewam, to osobiście pomogę jej zniknąć. Nikt jej nie znajdzie. Nawet Myers. Chcesz jej tylko zadać kilka pytań. Chcę ją zrozumieć. I spodziewam się, co mi powie. System ją zniszczył i prawie przypłaciła to życiem, tak jak ja. Dla mnie już jest za późno. Ale jej jeszcze można pomóc. Rozgrywasz mnie. Jak przystało na kogoś, kto tyle lat werbował ludzi do służby w wywiadzie. Wi, kurwa, mówię do ciebie, posłuchaj mnie. Mam kontakty w Europie. Znajdziemy najlepszą klinikę i tam was poskładają, kiedy dostaniemy już to wasze lekarstwo. Ale najpierw muszę pomóc Songbird, a obawiam się, że ona nie wie, co robi. Nie ufasz jej. Nie ufam technologiom za Blackwalla, ani paranoi. Obawiam się, że obydwie te rzeczy mogą tutaj mieć znaczenie. Ona ma jakiś plan, który ukrywa. Jestem tego pewien. Somi odezwała się do mnie. Nie mówi ci całej prawdy i chce uciec. Planuję to zrobić zaraz po tym, jak usuniemy Hansena. Urwie się ze smyczy i zniknie z Night City. Vi, dziękuję ci za szczerość. To dla mnie ważne. Mam coś dla ciebie. Przygotowali to dla mnie w Waszyngtonie. Lodołamacz. Pocisk dużego kalibru przeciwko netrunnerom. Kiedy go użyjesz, Somi straci przytomność w przeciągu minuty.
Nie możemy ryzykować. Kiedy się obudzi, będzie już w domu. Okej. Jak dokładnie mam tego użyć? Aktywuj go, kiedy będziecie razem podpięci do tej matrycy neuralnej. Wtedy Somi będzie odsłonięta. To się źle skończy. Wcale nie musi. Nie wiem, Reed. Nawet jak ją złapiesz, nic nie będzie takie, jak oczekujesz. Na pewnym etapie chyba już niczego nie oczekujesz. Na razie ważne, żeby zdobyć to wasze lekarstwo. Potem będzie czas, żeby rozmawiać. No, na mnie już czas. Zostawiam cię w rękach Faridy. No to mamy dużo zakończeń. Zadzwoń do mnie, kiedy skończycie. Im szybciej zaczniemy, tym szybciej skończymy. Nie traćmy zatem czasu. Siadaj na fotel. Okej, posłuchaj. Podam ci anestetyk. Odpręż się, zaraz będziesz odpływać. Wszczep do zmiany tożsamości to nie jest jakaś bardzo skomplikowana operacja. Brzmi jak rzadka technologia jest. Szczerze mówiąc, nigdy nie słyszałem o takiej technologii. To prototyp FIA? Tak. Wyciągnęli go z ubitego projektu Militechu. Militech nie chciał nad tym pracować? Albo po prostu chciał to usunąć z papierów. Nawet tych utajnionych. Polityka. No. Zaczyna działać. Będzie mógł się zmieniać w tego? W Johnego? Ale mi chorota. No niewiele, to nie jest jakieś tam agresywne, nie? Tu harata, tam harata, tu zwija skórę. O, okropności. Ona mi całą twarz wymieniła i mówi, że to nie było zbyt ten. Ile widzisz palców? Dobrze cię widzieć w formie. O, czegoś ode mnie chcesz. Pogadać. A z braku kogoś lepszego i ty się nadasz. No, to powiedz mi, jak się czujesz w roli zdrajcy? Robię, co muszę, żeby przetrwać. Chyba to rozumiesz. Kurwa, oni też tak sobie mówią, tylko używają innych słów. To taka branża, to taka praca, inaczej się nie da. Pierdolenie. Właśnie dlatego uciekłem z woja. A tak poważnie, jesteś w strasznie chujowej sytuacji. Trzymasz pistolet. Musisz go teraz przyłożyć komuś do głowy. Mistrz szpiegów i agentka zerwana ze smyczy. Jak u Szekspira. Co, sugerujesz, że któryś z nich mnie oszukuje? Nie. Obydwoje mówią prawdę. To znaczy, może nie mówią ci, jak chcą to osiągnąć, ale motywacje mają czyste. Ona musi przeżyć, ale jest jak chodząca bomba atomowa. W dodatku taka, która ciągle popełnia błędy i nie wiadomo, kiedy wybuchnie. A on... Skurwysyn jest taki jak ja. Gdybym nie spierdolił zwoja, to najpewniej stałbym się nim. Zginie za swoje posrane zasady. Taka tragedia, Vi. Ktoś musi paść ofiarą dobrych intencji drugiej strony.
Pamiętaj o tym, kiedy będziesz stać nad pierdoloną matrycą neuralną. To co byś zrobił na moim miejscu? Reed czy Songbird? Jestem na twoim miejscu, V. Twoje wybory to też moje życie. Tylko chuja mogę zrobić. I nie wiem, V. Kurwa mać. Nie wiem. Szczerze i bez pierdolenia. Skończyłam. Wszczep morfujący działa od razu. Potrzebuję tylko imprintu behawioralnego. Słuchaj, zrób mi przysługę i nie mów, do czego jest ci to potrzebne. Jak będę czegoś potrzebować, wpadnę do ciebie. Oczywiście. Jeżeli będę mieć otwarte. Ciekawe, czy ona często w ogóle otwiera. Czekajcie, wyjdźmy z kliniki. Okej, mam zadzwonić do Rida, a teraz... Oczywiście, że zamknięte. Oczywiście, że zamknięte. No i co, zakończyliśmy questa? Kryzys tożsamości, śledź zadanie. Dobra, robimy nowego save'a. I dzwonimy do Rida. Hej, jestem po operacji. Mam nadzieję, że Farida była delikatna i goisz się dobrze. Czas zająć się netrunnerami. Niestety, straciliśmy dostęp do systemu Haron Exotics. Musieli nas wykryć. Czyli co, zgubiliśmy cele? Niekoniecznie. Wiemy, że byli w centrum i kierują się w naszą stronę. Znajdź punkt obserwacyjny przy wjeździe do Dogtown. Namierzysz netrunnerów, kiedy będą jechać na spotkanie. Czyli jestem w dobrym miejscu. Songbird V to nasze gra o wszystko, ale jestem z tobą, okej, nigdzie się nie wypieram. Dobra, bądźmy pozytywni dla naszego śpiewającego ptaszka. Nie wahaj, nie analizuj, daj sobie namieszać w głowie. Mniej więcej taki jest prosty przekaz od niej. Zagrożenie. Przypadkiem nie myśl, bo możesz zauważyć, że, cię, że tobą manipuluje. Piwo, ideolo. To jest mega kijowa pozycja do czekania na cokolwiek. Dobrze. Teraz będę potrzebować potwierdzenia kontaktu. Użyj skanera na pojazdach w okolicy. Jeden z nich to będą oni. Ani śladu celu. Widzę konwój ludzi Hansena, ale netranerzy raczej nie jeżdżą pod eskortą. Czekam dalej. Uwaga, tutaj Kurt Hansen. Obstawiam, że do posiłki, które jadą na stadion. Prezydentka odnalazła się cała i zdrowa. Jest w Waszyngtonie. Zapewne od początku. Nie widzę tego samochodu. Dzięki naszej stanowczej postawie prowokacja szykowana przez MUSA nie odniosła skutku. Cóż mogę dodać? Rosalind, jeśli kiedyś zechcesz faktycznie odwiedzić Dogtown, przywitamy cię z otwartymi ramionami. Ani śladu celu. Na razie czysto. Rozwalony Cortez zatarasował drogę. Robi się korek. A to na pewno nie oni. Wybraliby lepszy wóz. Szukamy dalej. Serio, tam się coś rozwaliło? Para motocyklistów. Nie sądzę, żeby cele nagle zmieniły środek transportu. No, to nie w ich stylu. Kontynuujemy. Tam. No, to wygląda jak wóz taki. No, fajny. Widzę ich. Potwierdzam, obydwoje są w środku. Masz sygnał? Mam.
nie zniknął z radaru. Dobra robota. Dawaj, mamy ich łapać, a nie... Mają jeszcze trochę czasu. Zapewne staną gdzieś po drodze. No i co kurwa, debilu, zrobiłeś? Zaparkowali. Opuścili pojazd. Nie tym tonem. Idą w kierunku klubu. Wi, możesz przechwycić samochód. Zaczynaj. Dobra, tylko 70 metrów. A samochód, który zlepił się za mną, jest 70 metrów za mną, więc gnialnie. Eden Plaza. Ryba. Dobra, mam szybkie respienie tam życia po... jak nie jestem w walce, więc nie ma problemu. Jesteś na miejscu. To ten. Swoją drogą, fajna fura. Ty nie podziwiaj, tylko działaj. Nie do wiary. Déjà vu. Serio mam wejść do bagaża? Mam wizję z kamer. Świetnie. Na wszelki wypadek sprawdź, czy wszystko działa. Kamery są. Nadajnik odpowiada. Gotowy do przejęcia sterowania. Teraz czekamy. Ale... Klienci na miejscu. Zaraz będą wsiadać. Przygotuj się do obsługi. To jest dziwne / głupie. Hansen. Może się z nim umówię? Widziałeś, jak się na mnie gapił w Black Sapphire? To jest chyba lepsza kamera. Ale może to tylko kac. Kurwa, nie wiem. Na kacu zawsze mam dziwne pomysły. Ta. A tak poważnie, to co o nim myślisz? Dobra. Przejmuj kontrolę. Chwila. Chcę posłuchać. Myślę, że pod nim się teraz pali dupa. Po tym, jak zestrzelił ten samolot. Ta robota nagle stała się ryzykowna. Ale kasa jest dobra. Robimy to i znikamy. Ja pierdolę. Ale mam kaca. Ja pierdolę. Akurat dzisiaj, co? Mówiłem ci, żebyś nie otwierała kolejnej butelki. I słyszymy się. Nie przeszkadzaj. A ty? Jak go czytasz? Widziałem, jak podszedł do komendanta policji i poklepał go po policzku. Jak szczeniaka. A tamten nic nie zrobił. Hansen to twardy skurwiel. Będą chcieli go zabić. Ale może przeżyje. To prawda. Podoba mi się. Na raz do łóżka. Może dwa. Wi, czas ci się kończy. Jeszcze chwilę. Zmieniając temat. Ten martwy facet, Slider. Ogarnęłaś to? Ta. Okradał wszystkich wokół. Swój gang, Hansena. I paru losowych frajerów. Zebrał trochę kasy. Zrzucę ci potem plik, który trzymam na rozszerzonej pamięci. Teraz. Hakuję wóz. Ktoś przejął kontrolę nad samochodem. Ej, Merrick, odpal alarm. Potrzebujemy pomocy. Namierzam wektor ataku. Daj mi chwilę. Gotowe. Dalej. Próbuję odzyskać kontrolę. Chciałem przywalić o ścianę, żeby się uspokoili czy coś, a tu widzę, że nie działa. Nie wiedziałem, że aż tak można to zbiegnąć. Raportuj, co się tam dzieje. Bronią się. I są dobrzy. Nie mogę się przebić. Żeby przenieść się z powrotem na drogę, czyli twórcy przewidzieli, że
Ta misja może się z... Kurwa! Serio? Koło ludzi tego? No nie zdążę. Załatwione. Dobranoc. Można mnie żywić. I co, usmażyli mnie? Wczytaj. Ostatni punkt kontrolny. Pewnie, że wczytaj ostatni punkt kontrolny. O kij tutaj chodziło. Czyli, że miałem tam dotrzeć na czas, nie zdążyłem, nie wyrobiłem się w czasie. No serio? Jesteś na miejscu. To ten. Swoją drogą. Widzimy się jak fajna fura. Jesteśmy odcięci. Jazda. Kurwa! Co? Co jest kurwa? Nie! Wow. Możesz, ja pierdolę. Kurwa mać, zabiliście ich. A myślałeś, że co? Zwiążemy im ręce taśmą klejącą i zostawimy w bezpiecznym miejscu, żeby jak się uwolnią, zadzwonili sobie po pomoc? To nie jest zabawa. My albo oni. Taka jest tutaj stawka. Wybrałem nas. Rozumiem. Trudne decyzje w ramach większego dobra. Większe dobro, mniejsze zło. Koniec końców zawsze chodzi o to samo. Żeby uspokoić sumienie i zrobić właściwą rzecz. Oj, 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 oj. Przygotowane przebrania. Ale musisz jeszcze zgrać kody dostępu. Aurora powinna je mieć u siebie. Sprawdzamy ten plik ślepiec. Przejście pod pręgierzem. Coś dostaliśmy, jakieś info. Dobra, mam wszystko. Oj, 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 oj. Nieładnie, 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 Reed. Ubranie Netrunnera. I bardzo nieładnie. Nie, nie podoba mi się to, jak to zostało załatwione. Brzydkie, plastikowe. Ubranie Netrunnera. No przynajmniej tyle miło, że z Alex jedziemy, a nie z Reedem. Wi jeszcze imprint behawioralny. Ale to bije po gałach. Już? Czekaj, mój głos. Niezłe. Nie wierzę. Nie do poznania. Przerażające. No nie? Wypróbujmy to. Przedstaw się. To musi być coś więcej niż wygląd i głos. Zmienia też zachowanie. Więc zapewne dotyka gospodarki hormonalnej. Człowiek to biochemia mózgu. Zgadza się. Podkręca cię. No dobra. Spróbujmy. Eimerick Cassel. I tyle? Aha, tyle. Dobrze. Brzmi jak on. Na początku jest dziwnie.
Zaraz się przyzwyczaisz. Daj sobie chwilę i ruszamy. Klient czeka. Alex, posłuchaj. To nasza ostatnia wspólna akcja. Nie zapomniałem o naszej umowie. Mam potwierdzenie od Myers. Misja dyplomatyczna. Emerytura. Bezterminowo. Dzięki, Reed. Denerwujesz się przed akcją? Chyba tak. Ale? Bo słyszę jakieś ale. Głupio tak to nazwać. Brakowało mi tego. Gotowa? Kurwa, pewnie. Widzę, że sprzęgasz się z Techem. Już mówisz jak on. Okej. Do roboty. Widzimy się na stadionie. I łoki. Mogę teraz zapisać? Mogę jeszcze teraz zapisać. Zapisuję ile mogę, bo w pewnym momencie będzie ten wybór na pewno. Gdzieś będzie ten wybór i kwestia jest, czy to w ogóle przy tej misji, czy przy kolejnej misji. Mocno się obawiam tego wyboru, ale z drugiej strony Cyberpunk zazwyczaj dawał spory zapas z tym wyborem, nie? Pamiętaj, nazywasz się Aymeric Cassel. Sprzedam ci mój sposób na to, żeby wczuć się w kogoś innego. Zadaj sobie 3 pytania. Czego się boi? Czego pragnie? I jaki jest jego największy sekret? Czego się boi? To teraz nie mów mi. Pamiętaj o tym i po prostu bądź nim. To co, Aymeric? Co myślisz o tym całym Hansenie? Widziałem, jak podszedł do komendanta policji i poklepał go po policzku. Jak szczeniaka. A tamten nic nie zrobił. Hansen to twardy skurwiel. Będą chcieli go zabić. Uważaj, ludzie! Ale może przeżyje. Dobra pamięć. I wejście w rolę też niczego sobie. Ki? Zapamiętałem, co tamten mówił. Jedź na stadion. Dobra, ciekawe, co jeszcze spierdzielę. Jesteśmy. Serio, bardziej Jana Smoka. Porąbanej drogi nie było? Bo jakby nie mogli wymienić się kodami na tej imprezie, nie? I wszystko by było załatwione. A ja mam z 15 lepszych, więc biedaki. Takie kwadry też mam. Chyba. Albo podobne. Podobne mam na pewno. Mieszkaniec Dogtown. Tam.